Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie jesteśmy w Kosakowie. Tym razem będziemy kolegę Maćka nagrywać, ale to w dniu jutrzejszym, podczas przylotu gołębi, który koszowanie się do lotów odbyło wczoraj. Ja tu muszę trochę uważać, ponieważ tutaj chcemy Państwu pokazać jeszcze, tutaj kolega Maciek ma psy takie tutaj fajne na posesji, to wilki. Tu widzimy jednego, to jest wilk pochodzący z miejscowości Chrzanów od kolegi, jak się kolega nazywał? Jasia Zycha. Jacha Zycha, który też jest hodowcą gołębi. Tak. Także proszę zobaczyć, z Chrzanowa, który się mieści na Śląsku, zawędrowały psy nad morze. Jak się pies wabi? Kora. Kora, ale to trzeba niestety uważać, to jest mylące. Tak wygląda spokojnie, ale trzeba troszeczkę się odsunąć, bo może ucharatać. Kaja! O, a drugi Kaja tu przyjdzie. Tam to już jest stara. No, starsza troszeczkę jest. O, tu idzie, widzimy. I teraz za chwilkę tam kolega zamknie, a my sobie pójdziemy zobaczyć, co u niego w gołębnikach słychać. Tak jak nadmieniliśmy pod koniec poprzedniego ujęcia, teraz przejdziemy tutaj z kolegiem Maćkiem do gołębnika. Gołębniki są teraz puste, bo gołębie poszły na lot. A jak długi lot macie teraz? Hamburg. Hamburg. 570 coś takiego. Tak, to widzimy, to będą, spodziewamy się jutro około godzin tak 3-4, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A między innymi teraz zobaczymy u kolegi Maćka, jak tutaj wygląda pod nieobecność gołębi. Kolega nam trochę opowie o swojej metodzie lotowania. Tak. Proszę bardzo. Tu jest akurat, w tej chwili widzimy pusty już gołębnik. No proszę, pokażmy. Wysprzątany. Tutaj zobaczmy te cele. Tak mniej więcej, na jutro przygotowany. W karmikach jest pusto, tak? Zostało. Zostało parę rocznych samiczek, które nie poszły. W tamtym przedziale kilka samczyków zostało. Rozumiem. No, jak to wygląda ta metoda, którą ty stosujesz? To jest taka najprostsza metoda, jaka może być, bo to nie ma żadnej filozofii. Z tym, że to mówię, no trzeba. Jest, z tego, co wiem, jest dużo telefonów i nawet ta prosta metoda dla niektórych jest naprawdę trochę jakby za ciężka. No, ale my tu mamy czas, także nie jest to kolega nam wytłumaczy. Tak. A więc na czym to polega? W tej części siedzą samiczki. Pokażmy. Siedzą tutaj samiczki. Tak. Nie mają, takie siodełka mają. Tak, takie zwykłe stojaki. Nie mają one, na przykład niektórzy mają też szafy zamykane, żeby tam się samice nie parowały. Można to zrobić, żeby się nie parowały, tam po prostu króca się troszeczkę jedzenie, ale niektóre mają to do siebie, że mimo to po dłuższej rozłące zawsze tutaj jakaś para się skuma, powiedzmy, ale to nie wiem, czy to tak bardzo przeszkadza, nawet niektórym to lepiej robi. I na czym to teraz polega? Tu siedzą samice. W tej części, tak. W tej części. Jako pierwsze są wypuszczane na oblot. Są wypuszczane na oblot, samice wylatują sobie tędy na oblot, gołębniki samców są zamknięte, samice latają. Latają w zależności ile chcą. Na początku sezonu, no mówię, trzeba trochę wymusić to latanie, one nie są rozlatane, całą zimę siedzą, nie możemy tu puszczać, całą zimę jest tu bardzo dużo ptaków drapieżnych. Notabene w tej chwili, no mówię, tu za drogą mam lotnisko, czyli w tej chwili tutaj chyba z 3 sokoły latają. W przeciągu 2 tygodni no nie ma 2 dobrych lotników. U kolegi nie ma 5-letniej dobrej samicy lotniczki, czyli ten sokół sobie już tu z nimi daje radę. No i wylatują te samice. Na miejsce samic są przeganiane samce. One już same wiedzą, jak się drzwi otwiera, one same sobie wędrują. Wędrują tu na to miejsce. Samice sobie latają, mówię, w granicach godziny, 40 minut, 15 minut, teraz w sezonie tyle, ile chcą latają. Oczywiście w tygodniu gniazda są zamknięte do połowy, samiec siedzi tylko na tej części, nie dochodzi do miski, tylko na tej części siedzi. Na przylot z lotu mają wszystko otwarte, z samiczkami się spotykają w gniazdach. Gdy samiczki lądują, wchodzą oczywiście do gołębników, do gniazd. Czeka na nich karma, tak? Karmy tutaj jest bardzo mało. Tylko tak, żeby sobie skubnęły, głównie są karmione u siebie. Nie? Samiczki? Samice. Samce są już karmione typowo. A na lot idą i samce i samice? Na lot idą samce i samice. Nie? Tu jest później, mówię, drugi przedział. Tak. I co w tym drugim przedziale się znajduje? Tu w tym drugim przedziale są też samczyki.
Tylko że tu są samczyki, tu są roczne samce, nie? I te to akurat, nie idą te akurat zostały w domu na tego. To, i tak jak się widzimy, puszczą, one zaraz o, idą, nie? Chcą się parować. Tak, no one idą do siebie, a to już czekają. Złapiemy tamtego? Od razu. Mamy jeden nam uciekł tylko. To już i jest to złapany. Mówię. Pana, przepraszam. One dokładnie wiedzą, co mają robić. I wtedy te samczyki, o, następne. Te samczyki i... Tutaj w międzyczasie jeszcze pokażę coś kolegom. Tutaj proszę zobaczyć, jak są miski lęgowe. Takie rozwiązanie na podwyższeniu misek lęgowych widzieliśmy też u kolegi Majana Wieczorka. W jednej z pierwszej części fotoreportaży. W jednej części jest to, tu akurat Marian to sobie robił tam... Samodzielnie. Samodzielnie. Tak, i zrobił to w sposób taki, że jemu to ma pobiegać tam w gnieceniu jajek, a ja po prostu, ja nie sprzątam codziennie, tylko w tygodniu cały kurz u tych roczniaków wchodzi pod spód. One go tam jako wygarniają. Tak, a ja go tam później to... Proszę zobaczyć, to zwykłe takie od truskawek. Tak, zwykłe truskawek. Takie kartoniki, nie kartoniki, tylko takie pudełeczka. Na pewno chińskie, ale bardzo no, fajne. Tak. Można wykorzystać. No to akurat to jest czysta para deklaków. Pokażmy ją przy okazji. No, czysty, oryginalny samczyk Van Limpta. No trochę on kosztował pieniędzy, dlatego on akurat na ten Hamburg nie poszedł, bo to też roczny gołąbik, no i szkoda, no bo to ciężki lot będzie, bo idą pod wiatr i no... Jest dosyć ciepło będzie. A wracając do lotu jeszcze, a koszowanie mieliście wczoraj, który godzinie? Koszowanie mieliśmy wczoraj o godzinie od 15 do 17. I dużo was tam było na koszowaniu? No u nas w sekcji 16 akurat jest, 17. A cały oddział ile hodowców liczy? Cały oddział liczy 70 paru. I na lot ile mieliście gołębistek lotu mniej więcej? Dokładnie nie wiem. W zeszłym tygodniu były ponad 3,5 tysiąca gołębi. Ten zeszły tydzień... No, nie był to lot zbyt... W całej Polsce, nie wiem co się stało, trochę gołębi rocznych poginęło. Stare są wszystkie, rocznych samczyków zabrakło, nie wiem czy... Z tego co zaobserwowałem, na oblotach miały znakomitą formę, samiczki miały gorszą formę, samiczki są wszystkie, samczyków nie ma, bo gdzieś przeleciały, poszły, nikt nie zgłasza, no. Nie wiadomo. Co się z nimi stało? Co się z nimi stało, no. A teraz ile każdy lotów... ma numer na nodze, a nikt nie zgłasza. To wasz piąty lot to był? Teraz jest piąty, a które miejsce masz teraz mniej więcej po tym czwartym locie? Drugie. A kto prowadził was w oddziele? W tej chwili w oddziele wyszedł na prowadzenie Mietek Pięczkę. Tak, po kolegę Mieczysława Pięczkę znamy. Tak, kolega był mistrzem Polski, wicemistrzem Polski też. Na prowadzenie wyszedł Mietek Pięczkę. A trzeci jest Zbyszek Podolak i Jarek Krupa. Kolega Jarka Podolaka i Zbyszka Krupę. No. Możemy też jego gołębie zobaczyć, ich gołębie zobaczyć na stronie internetowej u nas. Kolegi Maćka Wudzika tak samo, tylko przypomnę, to jest strony adres www.golebiemyślnikwudzik.pl. Ewentualnie wejść na stronę nasze golebie i w dziale golebie w hodowli znaleźć tam po prostu te golebie. Teraz pokażemy co? Wypuścimy je, no zobaczymy jak, czy one po prostu nie są teraz trochę przestraszone nas. Zobaczymy. Zobaczymy jak one sobie podlatują tutaj. No i tak, zamykam. W lot jeden? Tak, jeden, żeby po prostu one pod moją nieobecność sobie tam nie wskoczyły. Tak. Teraz mamy godzinę dokładnie 15 i to jest taka godzina, kiedy zawsze robisz obloty, nie, czy tylko nie. To teraz akurat? Są robione rano i o 19. O 18, 19, teraz nie, bo to jak straszny wybuch, one nie będą przelekciały. Zobaczymy, no słońce grzeje, mamy już te takie letnie pory. Ale nie wiem, czy one... Zobaczmy, czy w ogóle czy wyjdą. Skoczą, one teraz nie wiedzą, co się a teraz dzieje. Popatrzymy sobie, no ale widać, że obiektyw kamery ich nie wystraszył, o poleciały już pierwsze. I kolejne wylatują, zobaczmy. One sobie tak, polatają. Nie jest ich dużo teraz, no, ale sobie te 7 sztuk, popatrzmy, tam sobie lecą. Idą na pewno wysoko. Zobaczymy, czy je zgrupują. O, widać, że się znalazły już i będą jako stado latać. I sobie polatają. Do momentu, no mówię, tu za tymi drzewami już jest lotnisko. Tak, bo jesteśmy w okolicach lotniska o nazwie Babie Doły, to lotnisko marynarki wojennej. Teraz już będzie pasażerskie. Też jeszcze. Na pewno zacznie nam kłopot z gołębiami.
bo ja mam 800 metrów do pasa startowego. No, już jest 3 sokolników i to mówię, chyba jest przyczyna, niektóre są, tak jak ta, w ogóle się boją wyjść. Nie? Aha, tu no, widzimy. Kilka, już w tym tygodniu było kilka razy, był kilka razy atak. Powiemy, no, bo sokoły pilnują lotniska, chodzi tak, o to, że przy nowoczesnych samolotach one spełniają rolę sanitarną. Tutaj obecnie gołębie są w powietrzu, latają sobie, a kolega Maciek nam tu chce pokazać jednego gołębia. Co to jest za gołąb? Znaczy, jest dużo młodych hodowców do mnie dzwoni, się pyta, do kiedy może być gołąb, powiedzmy, sprawny płciowo, wartościowy, rozpłodowo, jak to wygląda u gołębi. No, jest to temat naprawdę bardzo szeroki. Ja wiem, że niektórzy mówią, że tam parować tak, żeby nie przekraczał tam, dajmy na to, 10 lat, czy iluś lat ta para. A tu też jeszcze zależy, jak jest eksploatowane gołębie. Jak jest eksploatowane. Ja tu chciałem pokazać gołębie, on już co prawda, on jest już tutaj w gołębniku, jest, bo jest. On już dawno nie płodzi, już jest dziadek, na skrzydłach się podpiera. 92 rok. Drugi rok, czyli ma dzisiaj dokładnie 20 tak, lat już. Jest to typowy, pokażmy go, jaki, czysty pokażmy Jansen. Go tu, tak. O. Jest to przepiękny gołąb, jego oko można zobaczyć, to jest oko jak u młodego gołębia. O, tu zobaczmy tak na tyle, co nam się uda pokazać, o, widzimy go. O, tak, tak, żeby nie jego już... emeryturę ma u ciebie, tak? Tak, żeby jego słabe nogi wyrywa wszystkie młode samiczki do swojego gniazda, to jest... Ale naprawdę, już nie płodzi, nie zalęga. Nie płodzi już kilka lat, ale jest tu masa gołębi na nim oparta. Skąd masz tego gołębia? To jest gołąb od Andrzeja Rotkofa. To jest czysty Jansen, nie? Pokażmy go jeszcze tak, no. Z tej strony jak wygląda, a skrzydło jego pokażmy. No skrzydło tu już jest, mówię, zmasakrowane, bo on się opiera na tych skrzydłach. Czyli on po prostu siłą rzeczy, poprzez normalne fizyczne niemożliwości, że tak powiem. I to jest, mówię, to nie jest już, no mówię, ale jest gołąb, naprawdę jest wartościowy, był tak, była do niedawna cała para, samica była z 93, ale ona już niestety nie ma, on jeszcze jest. Później drugim gołębiem, który płodzi i też pójdzie na młody, na aukcję. Młody z tych gołębi, tak? Tak, bo jego pójdzie wnuk. To za chwilę pokażemy w kolejnym filmie, jak to te gołąbki młode wyglądają. Jego pójdzie wnuk. Tutaj przypomnę, jesteśmy w gołębniku rozpłodowym, tak? Tak, tak, tak. To są młode. To są młode, znaczy, pardon, to są młode właśnie. Tu u młodych jest... jest mój stary dziadek, który jest. Mówię, to ostatnio jest tak, że... O, tutaj jest Maciek, chyba ten. Nie, o, tu jest. To jest. O. To pokażmy go. To jest gołąb z którego roku? To jest gołąb z roku 99, jak najbardziej jeszcze ma 13 jest, lat. Jeszcze jest płodny. I co to jest za gołąb? I to jest Jansen. I to jest Jansen, który w 2000 w pierwszym roku był najlepszym gołębiem w Polsce w C-klasie. W tamtych czasach miał koeficjent 6,33. Pokażmy jeszcze oko, tak trochę zbliżymy. Jest to idealny gołąb rozpłodowy. Tu szkoda, że no, nie widać, są wysłane, to bym jego synów pokazał i córki. Skrzydło ma wyśmienite. Jeszcze sobie daje ładnie radę w powietrzu. Idealnie, tylko że jest u młodych jako... A czemu go z młodymi trzymasz? On wychowuje bardzo dobrze młode swoje i na przykład dokarmia mniejsze dopuszczone młode. Tam jest kilka gołębi takich, tak jak u Krzysia Pietrasa. Robimy, że zawsze coś jest starszego u młodych gołębi. Jako taka mamka, nianka. Opiekun, bodyguard. Opiekun, bodyguard. On bardzo dobrze poznaje swoje młode na dachu i na przykład cały czas goni, jeszcze je chce dokarmiać, jak one nawet już są dorosłe. Aha, rozumiem. Dobrze, dziękujemy na razie. Tutaj mamy gołębie jedne w powietrzu i kolega ma taki trik, tak, który stosuje w jakim przypadku? Jeżeli one na przykład nie chcą trenować na początku sezonu, gdy są, tam mówię, ociężałe, nierozlatane, to po prostu wywieszamy flagę. Ja wywieszam naszą biało-czerwoną. Ale tylko wywieszasz, czy też nią kręcisz? Nie, wywieszam ją sobie. Na takim maszcie wysokim, na takim, tak? Masztku. I co, one się tego boją, czy to jest taki sygnał dla nich, że mają latać? Wiedzą, że jak to jest
to mają latać. Mówię, na początku sezonu nawet ta flaga też im nie trzeba je po prostu zmusić jeszcze, na przykład rzucając piłkę, nie? Nie bujasz tak jak w filmie Alternatywy 4, nie, żona to, balcerka, bujaj, tak? Bujaj, to się białe gołębie buja, te górnolotne, a to jest pocztowo, ma trenować, a nie ma się bujać. Rozumiem, pokażmy jak to wygląda. No i mówię, w zależności, nie widzę, no jeżeli... jak one chcą latać, mówię. Są takie dni, że one same trenują prawie godzinę, są takie dni, że one nie chcą latać 15 minut, ale to mówię to tak jak z ludźmi. No. Jest upał, jest duchota, jest inne powietrze. Każdy hodowca na to powinien zwracać uwagę, nie wymuszać typowo treningów. Gdy sami byśmy nie przebiegli 100 metrów, to nie żądajmy od gołębi, żeby latały 40 minut. Bo z tego treningu to praktycznie nic nie będzie, bo my go tego gołębia męczymy. Jak te gołębie lutują z lotu, wrócą, to co będzie na nich tam czekało w gołębniku? Jakie dodatki do karmy w pojnikach? To zaraz Ci pokażę, bo karma już jest dzisiaj przygotowana. To jest tak, jak zawsze mówiłem o tym propolisie. Jest to propolis już zalany karmą. Później będzie na to jeszcze wyciśnięta, jak propolis odparuje, będzie wyciśnięta cytryna. I na to jest jeszcze taki miks warzywny też mojej mój przeze mnie robiony, wrzucony, i to jest wszystko wymieszane, i to gołębie dostają jutro do syta. Jutro do syta, poniedziałek do syta, wtorek już będzie troszeczkę tej karmy, już zaczynam sterować. Ograniczać? Tak. Mówię, no się zaczęły loty długie, no gołębie muszą odbudować się jak najszybciej, czyli tak, do wody wszystkiego rodzaju elektrolity. Dżentalowskie ja stosuję. Później dostają raz w tygodniu witaminę, oksyżel doktora Wolca. Mówię, te wszystkie minerały, to wszystko jest we wtorek zasypane na jogurt, na żółtko jajka, tak jak tam wspominałem na tym naszym filmiku. Na czym to wszystko mówię? No polega to na tym, że mówię, no koło musi być odbudowany momentalnie. On nie może nam przez parę dni szwankować. On musi być przygotowany do lotu praktycznie jak najszybciej. No mówię, nasz program lotowy jest taki, jaki jest. No, my latamy praktycznie tutaj u nas, się lata z całymi stadami, no, całym stanem gołębnika. Ja mówię, w tej chwili zostawiłem tu trochę gołębi, ale to mówię, zostawiłem to ze względu na te gołębie, że to są, część gołębi było tutaj, jest tu holenderskich, sprowadzonych, oryginalnych. No mówię, no... Szkoda, jakby miały się zgubić. Szkoda, jakby miały zginąć, bo to mówię, to jest oryginalny gołąb i on nie tak później będzie przeznaczony do rozpłodu, nie? A różnie może na tych lotach być. No, w zeszłym tygodniu zginął mój jeden z lepszych lotników na zwykłym Neubrandenburgu, gdzie on z tych Neubrandenburgów miał kilkanaście konkursów w innych latach i praktycznie wszystkie konkursy w czołówce, z tego lotu go nie było i nie ma do dziś, no. Ale to mówię, no to jest, są jastrzębie, są druty, są różne przypadki. Nie? A do wody co podajesz? Do wody jutro na przylot dostaję elektrolit, miód i też cytrynę. Rozumiem. A już kiedy zaczniesz im ograniczać tą karmę, przed samym lotem co podasz, następny lot, co takiego? Przed samym lotem dostają Active Sprint, przez dwa dni przed koszowaniem dostają Active Sprint, to tam wspominałem, to jest L-karnityna, aktywne żelazo, B12, później dostają Fitosprint i Pulmomix, to są farwetowskie rzeczy, to są na drogi oddechowej pobudzające, bardzo fajna rzecz, z tym, że no mówię, trzeba uważać, żeby nie przesadzić, trzeba patrzeć dawki, nie stosować tego, mówię, na pamięć, bo można się pomylić, no. Lejąc na przykład za dużo Active Sprintu jest później problem. To jest B12. Mówię, no, masa rzeczy jest takich, które hodowca, w ogóle młody, początkujący, powinien naprawdę dwa razy przeczytać, nim coś poda. No. Nie podawać niektórych rzeczy zbyt dużo, no, bo na przykład witamin w sezonie, mówię, dawać wtedy, gdy są one naprawdę potrzebne.
Trzeba uważać z witaminami w ciepłe dni. No. Nie można nalać witamin do wody, żeby to stało później z pół dnia w pojnikach. Nie? To się wszystko szybko psuje. Lepiej wtedy lać na witaminy na, dajmy na to, na karmę. Karmę, nie? Rozumiem. No, teraz ten lot, który będzie, to na jaką odległość będzie następny? Następny jest znowu 360, później są dwie 560 i następny już na zmianę 360 na długi. A ten lot teraz, który mieliście po czwartym, czy też jak, bo koledzy tam zawsze zgłaszają problemy, że między tym czwartym, piątym locie zasługują po trzecim, zaczyna się tak jakby w gołębnikach, u niektórych hodowców, tak jakby spadek formy, gołębie tak jakby tracą na zdrowiu. U Ciebie też to miało miejsce? Znaczy nie, u mnie akurat miejsce to akurat nie miało, ale trochę gołębi rocznych zginęło, przeważnie samczyków. A miałem i pierwszego gołębia na oddział i drugą serię na oddział. Z tym, że no mówię, to wszystko siadały starsze gołębie, no młodsze albo poszły gdzieś na jakąś tak zwaną ścinkę, albo, no, albo po prostu się zajechały, nie wyjechały, bo nie były przyzwyczajone te gołębie w tym roku do takich zmian temperatur. No, było zimno, a przez dwa dni się zrobiło 30 parę stopni, dostały mocny wiatr do przodu i mówię, te gołębie, które były w bardzo dobrej formie, po prostu miały bardzo duże problemy, bo są gołębie zgłaszane. Część gołębi jest zgłoszonych w Polsce, czyli to by znaczyło, przepraszam, że... Przepraszam, przerwę, zobaczmy, o, gołąbki tak właśnie w powietrzu są. Myślałem, że będą siadać, ale nie, jeszcze sobie... Flagę bym musiał ściągnąć. Aha, ta flaga ich boli. Powiedzmy dalej wtedy o tym gołębiach. Część gołębi było zgłaszanych w Polsce, a część gołębi zostało po trasie i bardzo blisko od już domu. Już widocznie nie miały siły, bo są zgłaszane 10-5 km od gołębników. A ten najlepszy gołąb z oddziału, co mówiłeś, co miałeś w zeszłym locie, to jaki to był gołąb? Z czego wywodzący się? To jest czysta deklaczka i teraz na ten lot zapomniałem ją włożyć, bo ona tu też siedzi jako mamka u młodych. Tak? Ona nie poszła na ten lot? No, ja mówię, ja trochę... ja nie mam zawsze czasu do tego. Kolega nam teraz tą... Gołębice pokażę, poczekamy sekundkę, zobaczmy, złapie, o, ma już ją, gołąb niebieski, jak to nakrapiany. Jest to też czysta deklaczka, 42,88. Z 2009 roku tak. Gołąb, tak? Tak, samica ta zeszłym roku. Mamy jej zdjęcie? Nie, to będziemy musieli zrobić. Ona kiedyś. Zeszłym roku się bardzo dobrze zapowiadała. Skrzydła jej pokażmy też, zawsze żeby hodowcy widzieli, o tak. Bardzo dobrze się zeszłym roku zapowiadała. Miała ciężki ten lot, ale to wszyscy mieliśmy, ten Ibbenburen. Się zawiesiła na nim, przyszła po 4 tygodniach. Praktycznie była w stanie takim, że jak tu siedziała na tym czubku tego domu, jej nie poznałem. Dopiero jak ją zacząłem wołać po kilku minutach, to zleciała jak nietoperz, musiałem ją wsadzić do wymika. Były to same kości. W tym roku poszła do 50, bo się ładnie odbudowała, poszła do 50, ale niestety nie wiem co się stało, cała była połamana, mostek praktycznie przed lotami był rozbity na dwie części, gdzieś uderzyła i ją wycofałem z 50 i wsadziłem jako mamkę tu i on tak od czasu do czasu wrzucam, ale no widać nie. I pierwszy gołąb na oddział i to taki na jakim locie? 360. 360, widzimy tutaj no. Tego gołębia. Tylko, że no mówię, ona siadała... To jest jakieś pary rozpłodowej, której mamy zdjęcie? Jakiś nie, numer? Nie. To jest czysta deklaczka, mówię, siadała sobie do... akurat się śpieszyła, bo się kluły młode. Aha, rozumiem. Jednak mówię, no nie zawsze wdowieństwo ma instynkt, jednak instynkt matki jest nieraz dużo mocniejszy niż wdowieństwo. Teraz zobaczymy, jak będą się zachować gołębie, kiedy kolega tą flagę zdejmie. Tutaj widzimy, wlot już zamknięty jest. Zamki sobie zlądowały. Tak. Otwieramy inne wloty. Flaga oczywiście idzie w dół zaraz. Flaga pójdzie w dół. Tylko najpierw jeszcze kolega otworzy im wloty. Już otwieram. O, flaga poszła w dół, a gołębie są jeszcze w powietrzu, ale zobaczmy, jak one szybko siądą. O. Tu zaraz wylecą z nad drzew. O, zobaczmy. O, proszę zobaczyć, jak są nauczone. Wlot był krótki, one tak nie są chętne za bardzo, ale już widzimy, wchodzą. Na tym wlocie kilka, tu jeden.
No tak. A, widzą. Samce, bo akurat samce też praktycznie powinny być zamknięte, żeby nie wychodziły. A samce wyszły na ten wlot i one są po prostu rozbudzone się, takie trochę, pobudzone. Tak, samice praktycznie chciały sobie do nich ten. To jest, mówię, to jest... co trzeba robić? No, te samiczki, które tu zostały, te samczyki jutro powinny być wywiezione. Ja je jutro wywiozę. Na daleko? Jutro rano gdzieś na 50 km, 60, żeby trochę spaliły jednak z tej swojej nadgorliwości, bo były przygotowane, tak jak każde inne gołębie, w tym gołębniku na dłuższy lot. Czyli ja ich nie rozdzielałem, nie ten, one jadły to samo, piły to samo i dosyć się naładowały. I mówię, teraz nie będą miały chęci wchodzenia, nie, do gębnika, bo ani nie są głodne, ani nie są, mówię, są po prostu rozjuszone, jak one chodzą. Tu zobaczmy. I to mówię, tato akurat... Nie chcą wejść chwilowo. Jedna czysta deklaczka. No, ta to jest piękna wanitka. To nie jest jej gołębnik, ona tam powinna iść. Tak. No, idź tam. A to jest druga deklatka, ale też hęka vanipta, już wychowana u nas w gołębniku. Czyli po oryginałach. Tak. One sobie chwilę posiedzą. To jest samiec i dlatego ona nie chce wejść. Jest samiec, chodzi na wlocie. Tak. One ją woła, one słyszą, one dokładnie słyszą gołębie, my tego nie słyszymy, one każde puknięcie słyszą, ona dokładnie wie, że to jej samiec ją woła. Mhm. Kręcić tam wokół niego, a na razie nie chce wejść. To nie ma problemu, żeby wchodziły. Są bardziej zmęczone też. Prawda? Tak, wtedy to... No, ten. Tu miał tylko kilkuminutową, że tak powiem, przelotkę, tylko sobie siedzi, widzimy na wlocie gołąb. Samiczka siedzi na wlocie, a samczyk w środę, tak kombinuje. Nic. Tam słyszała go w gołębniku, to już by tam dawno siedziała. No. Ale na tym to mówię, no to jest to, że one po prostu nie są zmęczone i są, mówię, były przygotowane na długi lot, a nie poszło tam. Jutro postaramy się kolegę Maćka odwiedzić, no. Wtedy, kiedy gołębie będą przychodzić, zobaczymy sobie, jak będą te gołębie siadały i będziemy sobie spokojnie oglądać, jak te gołębie przylatują. A ile gołębi dać na lot? 37. 37, zaraz także... Zobaczymy tą karmę, która jest przygotowana na jutro. Przejdziemy tam za chwilkę. Kolega nam właśnie pokaże karmę, którą ma, tą, którą będzie wkładał do karmików, kiedy jutro będą gołębie z lotu przylatywać. To pokażemy teraz tą karmę, którą kolega Maciek daje gołębiom, które wracają z lotu, to ona jest przygotowywana. W takich porcjach, w takich wiaderkach, to są chyba 10-litrowe wiaderka, tak? Tak, to są takie. To są takie uniwersalne. Normalne wiaderko. I co tutaj za karmę masz? I tu jest karma, tu są dwa rodzaje karmy, jest to karma mrowcy i flornasa. I tak jak prędzej mówiłem, jest to zalane propolisem, 15 ml na kilogram karmy. Do tego jest taki warzywny, tu widać, miks taki. Buraczki. To tak. Może tak proponuję, tak woli ścisłości, jak taki miks przygotować, to pokażemy szczegółowo w jednym z odcinków Ademeku. Tak, bo to jest mówię, bo to jest już buraczki na miodzie, na tam jest chrzan, czosnek, cały taki ten i to takie słoiki przygotowuje. Czyli taki miks warzywny. Tak, cały ten miks warzywny jest przygotowany też na cały sezon. I to przygotowujesz dzień wcześniej? Dzień wcześniej to jest wszystko ten zasypany, jak to wszystko dokładnie wchłonie. Ale też to trzymasz zamknięte, nie trzymasz tego jak otwartego. Żeby to muchy po tym nie łaziły. Jak to wszystko wchłonie, później jeszcze na to zalewany cała cytryna. Kawałki to się jeszcze cały czas miesza. Cała duża cytryna jest później na to jeszcze. Mhm. Jeszcze jedną cytrynę na ile? Na takie wiaderko? No na taką porcję, tu jest 2,5 kila. Na taką porcję jest cała taka naprawdę duża cytryna wyciśnięta jeszcze. I to dostają taką karmę gołębie na przylot. I tak jak one przylatują, dostają do tych karmików, które pokazywaliśmy w gołębniku. Cały dzień są taką karmą karmione. Mhm. I te mówione to sobie. Teraz wszystko, ją kolega podał tutaj tym gołębiom, które przed chwilą latały też. No, one sobie to mogą. A to czeka spokojnie na jutro, na przylot tamtych gołębi, które zostały wysłane na lot.